Dzień piąty Decyzja o powrocie do domu Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie Już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem Uczyń mnie choćby jednym z najemników Wybrał się więc i poszedł do swego ojca A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Biblia zaczyna się od literki Bet, co oznacza dom. W Bogu jest Twój dom, za którym tęsknisz. W Tobie jest dom, za którym tęskni Bóg. Jesteś chciany, kochany, jesteś zaplanowany, nie jesteś przypadkiem. Gdzie jest dom? Dom to relacje, a rodzina to zbiór poszczególnych relacji. Tam, gdzie są twoi najbliżsi, tam jest dom. Z domu rodzinnego masz wyjść przygotowany do podjęcia misji w świecie. Człowiek jest istotą relacyjną jest zdolny do relacji z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Bez rozpatrzenia zdolności człowieka do relacyjności. Nie można w pełni go zrozumieć. Dlatego nosisz w sobie pragnienie domu, czyli pragnienie akceptacji, więzi, miłości. Benedykt XVI mówił do młodzieży, kiedy był w Krakowie, takie słowa: W sercu każdego człowieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. Tym bardziej młode serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie własny, który będzie trwały. Do którego nie tylko będzie się wracać z radością, ale i z radością przyjmować każdego przychodzącego gościa. To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba się będzie wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknota za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej tęsknoty, nie uciekajcie od niej, niech was nie zniechęca widok domów, które runęły, pragnień, które obumarły. Bóg, stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie. Tyle Benedykt XVI. To właśnie tęsknota za domem powoduje zwrot w życiu młodszego syna. Wtedy przychodzi decyzja, zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Te słowa odsłaniają głębiej sprawę najistotniejszą. W młodszym synu, na skutek lekkomyślności, na skutek grzechu, dojrzało poczucie utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego, zdaje się działać ze względu na głód i nędzę, w jaką popadł. Jednakże motyw ten jest przeniknięty świadomością głębszej utraty. Być najemnikiem w domu własnego ojca, to z pewnością głębokie upokorzenie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej, jak do stanu najemnika w domu swojego ojca. Syn zasługuje na to, żeby po powrocie, pracując w domu ojca jako najemnik, zapracował na życie. Tym bardziej, że ów syn. Nie tylko roztrwonił swoją część majątku, jaką otrzymał od ojca, ale także obraził swego ojca całym postępowaniem. Postępowanie to musiało ojca boleć. W oczach ojca, dobry czy zły syn zawsze pozostaje synem. Nie można się odsynowić. Znana amerykańska piosenkarka Regina Brett wspomina, że choć jej kontakt z Bogiem był dobry, miała wrażenie, że jakaś przeszkoda blokuje jej drogę. Podkreśla, że był taki moment w jej życiu, kiedy wszystkie dobre uczynki, intencje czy poświęcenia nie wydawały się dość dobre, a w głębi duszy czuła, że nie jest godna Bożej miłości. Umówiła się zatem na spowiedź, wyznając co czuje w swojej duszy. Usłyszała przypowieść o synu marnotrawnym, którą wiele razy czytała i słyszała. Spowiednik ze spokojem wyjaśniał opowieść po o powracającym synu, podczas gdy autorka miała cały czas smętną minę. Nie bardzo wiedziała, co ta historia ma z nią wspólnego. Na zakończenie usłyszała słowa: Syn marnotrawny nie musiał przepraszać. Nie musiał niczego naprawiać. Wystarczyło, że wrócił do ojca i przyjął jego miłość. Tobie też to wystarczy. Bo Bóg kochacie, bo Bóg kochacie dlatego, że jest Bogiem, dlatego, że jesteś, a nie za to, kim jesteś i co robisz. I wtedy poczuła się trafiona prosto w serce. Doświadczyła Bożej miłości i zrozumiała, że Bóg kocha ją bo miłość leży w jego naturze. Ojciec wychodzi przed dom, wychodzi po syna, aby go na powrót przyjąć do domu. Ojciec jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości do syna, pozostaje wierny nawet gdy syn jest niewierny. Ta wierność ojca wyraża się w przypowieści nie tylko natychmiastową gotowością przyjęcia go do domu, wyraża się jeszcze pełniej radością tak szczodrym obdarowaniem marnotrawcy po powrocie, że to aż budzi sprzeciw i zazdrość starszego brata. Czytamy, że skoro tylko ojciec ujrzał wracającego do domu marnotrawnego syna, Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Oto ojciec jest świadomy, że ocalone zostało zasadnicze dobro, dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Co więcej, zostało ono jakby odnalezione na nowo. Najważniejsze dziedzictwo. Nie zostało zniszczone. Syn żyje, jest żebrakiem, ale żyje. Nie jest synem marnotrawnym, jak zwykło się go nazywać. On jest synem, który przepuścił majątek. Kto doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i dowartościowany. Przecież syn, nawet i rozrzutny, nie przestał być rzeczywistym synem swojego ojca. To jest przypowieść o miłosierdziu ojca. A miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Jak powiedział Jan Paweł II w swojej encyklice. Bóg jest Twoim Stworzycielem, wychodzisz z Jego domu i jest Twoim Zbawicielem, pozwala Ci do domu wrócić. Bóg objawia, że Twoim domem, za którym tęsknisz, są pełne miłości relacje z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi. Te relacje są jednak zaburzone przez grzech, ale Jezus jest Twoim Zbawicielem. Naprawia relacje, które grzech niszczy, pozwala wrócić do domu, sam jest drogą do domu Ojca. Twoja przeszłość, czy teraźniejszość, ani to, co zrobisz w przyszłości, nie może sprawić, że Boża miłość odstąpi od ciebie. Bóg jest potężny, wielki, wszechmogący, jednak w całej swej potędze nie może jednego. Nie może przestać Cię kochać. On nie kocha Cię dla Twoich zalet, ale kocha Cię z Twoimi zaletami. Nie przestanie Cię kochać ze względu na grzech, który popełniasz. Bóg nie aprobuje zła, które czynisz, ale akceptuje Cię i robi to z miłością. Bóg kocha Cię nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że On jest dobry. Jeśli tata trzyma rękę swojego syna w nocy w szpitalu i drży o jego życie i zdrowie, to o ileż bardziej mój Bóg, mój tatuś, będąc pełnią wszystkiego, z czułością patrzy na mnie i na moje życie. Patrzy na mnie i patrzy na Ciebie, siostro i bracie. Rzecz w tym, czy jesteśmy w stanie dostrzec Boga patrzącego i mówiącego do nas. Każdy człowiek jest dzieckiem Boga, każdy bez wyjątku wzrasta w Jego domu, jakim jest świat miłości. Zostaliśmy wymyśleni przez Boga, zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, zapisze prorok Jeremiasz. Jako Jego dzieci nie jesteśmy Mu obojętni, gdyż nie jesteśmy przypadkiem we wszechświecie. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, zapisze święty Paweł w liście do Rzymian. Dziecko przyjmuje miłość, nie umie jeszcze kochać. Odkryj, siostro i bracie, miłość Boga, pozwól mu się kochać. To jest coś, co ci się należy, jesteś dziedzicem, nie musisz, nie musisz za nic płacić. Jesteś bogaty bogactwem ojca. Jesteś jego synem, jego córką umiłowanym, umiłowaną. Podobasz się ojcu, który jest początkiem i kresem, stworzycielem i zbawicielem nieograniczonym. Nie proś Boga, by cię kochał. Pozwól się kochać. Odkryj Bożą Miłość, która przebacza. Podejmij decyzję, że chcesz właśnie takiej miłości doświadczać. Zdarza się, że słyszymy przejmujące bólem słowa. Byłem niechcianym dzieckiem, rodzice mnie nie zaplanowali, to była wpadka. Ale nie taki jest Bóg. On cię dziś i każdego kolejnego dnia zapewnia, czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach, zapisze prorok Izajasz. Bóg składa obietnicę i zapewnienie. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś chciany i zaplanowany. Od zawsze znam Twoje imię. Twoje imię jest wyryte na moich dłoniach. Ono nie jest tam napisane, ono jest wyryte. Nie da się go zetrzeć ani wymazać, jest zawsze przede mną, tak jak zawsze moja miłość jest z tobą, siostro i bracie, mówi Pan Bóg. Nie ma ani sekundy, kiedybym o tobie nie myślał. Te słowa zachęcają, by do Boga zwracać się, jak do najlepszego taty, bo Jego miłość jest opiekuńcza, troskliwa, delikatna. Jego miłość może przemienić życie człowieka. Bywa również tak, że wraz z naszymi doświadczeniami, doświadczeniami wynosimy przeświadczenie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Aby jej zaznać, trzeba sobie najpierw na nią zapracować. Trzeba zrobić coś, aby stać się godnym, by ktoś mnie pokochał. Jak będę grzeczny, to będę kochany. Jednak Boża miłość nie jest taka. Bóg kocha bezwarunkowo. On kocha Cię dokładnie takim, jakim jesteś w tym momencie. Miłość to nie uczucie, które się przecież zmienia. Miłość jest decyzją, a ta decyzja kochania Ciebie przez Boga podjęta jest od zawsze i na zawsze. Zbawienie w Jezusie. Stało się właśnie dla Ciebie. Możesz rozpocząć nowe życie. Uwierz, że jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca, jak Jezus. Zaufaj, że oddanie się Jezusowi pomoże Ci doświadczyć jeszcze więcej z Bożego dzieciństwa. Oddaj się Jezusowi do dyspozycji, aby to On korzystał z Twojego człowieczeństwa i przez Ciebie kochał inne dzieci Boże. Jezus żył na tej ziemi. Umarł za Twoje i za moje grzechy, i z martwych wstał, abyś żył boskim życiem. Z Jezusem przeżywaj życie codzienne i ludzkie sprawy, Jemu ofiaruj doświadczenie umierania w swoim egoizmie, a doświadczysz z martwych wstania nowej jakości życia. Każda osoba na swój sposób szuka szczęścia i stara się go uzyskać korzystając z posiadanych zasobów. To uniwersalne dążenie ujawnia się bardziej w obliczu konkretnych kryzysów. Może masz tendencję do postrzegania siebie jako istoty, której jedyne spełnienie zależy tylko od Twojej własnej siły, od Twoich własnych możliwości. Łudzisz się może, że o własnych siłach możesz pokonać zło w sobie i wokół siebie. Myślisz, że w sobie znajdziesz dość siły, aby nadać życiu sens. A może myślisz, że zbawienie to tylko osobiste przekonanie zjednoczenia z Bogiem? Może nie bierzesz pod uwagę potrzeby odnawiania relacji z innymi i całym stworzonym światem? Całkowite twoje zbawienie nie składa się jednak z rzeczy, które możesz uzyskać sam, takich jak dobrobyt materialny, wiedza lub umiejętności, wpływ na innych, dobra reputacja lub samozadowolenie. Żadna stworzona rzecz nie może cię zadowolić, ponieważ Bóg przeznaczył cię do komunii ze sobą. Twoje serce będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w nim. Będzie niespokojne, dopóki nie doznasz pojednania z innymi ludźmi. Zbawienie... Nie jest mierzone zgodnie z Twoimi egzystencjalnymi potrzebami, jest mierzone według pragnień Boga, które złożył w Twoje serce, a Twoje serce pragnie jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Chrystus Zbawiciel nie tylko inspiruje swoimi słowami i gestami zapisanymi w Ewangeliach, On sam jest Ewangelią, przekształca ludzką sytuację poprzez włączenie Cię w nowe życie na boski poziom. Chrystus stał się członkiem ludzkiej rodziny, przyjmując ludzkie ciało dla nas i dla naszego zbawienia. Przemienia całą duchowo-cielesną kondycję ludzką, wcielając nas w nowe istnienie, pojednane z Ojcem i drugim człowiekiem. Ktoś powie, uznaję, że jestem grzesznikiem, Chciałbym zmienić życie. Co mam zrobić? Uwierz, że Bóg zbawia Ciebie osobiście. Wyraź zgodę na Bożą propozycję. Zawiesz w ciemno, zaufaj, jak małe dziecko ufa rodzicom. Bóg Cię nigdy nie zawiedzie. Wejdź na drogę nawrócenia, czyli dbania o relacje z Jezusem Zbawicielem, codziennie. Tak jak o małżeństwo trzeba dbać każdego dnia. Jeśli rano mąż powie do żony, piękna jesteś przyjaciółko moja, to wtedy ten dzień na pewno będzie bardziej małżeński. Przyjęcie zbawienia polega na Twojej jedności z Jezusem. On daje Ci swoje bóstwo, a Ty oddajesz swoje człowieczeństwo. Jezus przez swoje wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie, stworzył nowy porządek więzi z Bogiem Ojcem i między ludźmi. Żył napełniony Duchem, Bożym Duchem, miłości do Boga i drugiego człowieka. Tobie właśnie takiej miłości brakuje, więc Zbawiciel chce ci ją dać. To właśnie dzięki darowi Zbawiciela, odnawia się Twoja więź z Bogiem Ojcem. Widzisz siebie jako Boże dziecko, a w innych ludziach widzisz inne dzieci Boże. Jesteśmy wszyscy dziećmi w jedynym Synu, a wszyscy razem jesteśmy jednym ciałem Chrystusa w tym świecie, czyli po prostu Kościołem. W takim razie, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Świata i Mój, stawiam Cię w centrum mojego życia. Zapraszam do mojego serca, do tego, co było i do tego, co będzie. Chcę, aby Bóg był w centrum mojego życia, bo to On pierwszy postawił mnie w centrum swojej miłości. Siostro i bracie, zapraszam Cię, abyś to serce, które narysowałeś wtedy, kiedy zachęcałem do tego na zakończenie konferencji o Bożej Miłości, chciałbym, żebyś w środku tego serca napisał swoje imię, bo jesteś w centrum miłości Boga.